nowe koszulki Staru Stalachowice. Na tychże trykotach pojawiła się nazwa jednego ze sponsorów, firma Drewex, pana Andrzeja Perchera. Jest to oczywiście drugi, a także reklama agencji ubezpieczeniowej pani Sylwii Ziętek. To dwaj sponsorzy, nowi sponsorzy Staru Stalachowice. Miejmy nadzieję, drodzy Państwo, że kolejne firmy, kolejne przedsiębiorstwa nie tylko z terenu Stalachowic, ale także województwa świętokrzyskiego dołączą do listy sponsorów. Ja tylko dodam, że oprócz tych dwóch firm, oprócz firmy Drewex i agencji ubezpieczeniowej Sylwii Ziętek, sponsorami Staru są także Urząd Miasta Stalachowice, firma Starpol, Zakład Energetyki Cieplnej, Zakład Zębiec, PWiK, Powiat Stalachowicki oraz Star Taxi. Panie i panowie, witamy gorąco bohaterów dzisiejszego spektaklu, ekipy Staru Stalachowice i Sparty Wikozy. Przywitajcie ich gorącymi brawami. I kulturalnego dopingu, tak więc wsparcie z trybun dla piłkarzy obu zespołów będzie jak najbardziej potrzebne. Okaże się tą niespodzianką, tym upominkiem, drodzy Państwo, przekonamy się po pierwszych 45 minutach, tak więc Stalachowice kontra Sparta Wikozy. Panie i panowie, życząc wszystkim wielkich piłkarskich emocji, trzymamy kciuki oczywiście za podopiecznych trenera Jerzego Rota. Panie i panowie, tak więc siadamy wygodnie w fotelach, zapinamy pasy i startujemy. Szanowni Państwo, w 7 minucie meczu nasi goście, ekipa Sparty Wikozy, obejmuje prowadzenie po pięknym uderzeniu w wykonaniu gracza oznaczonego numerem 16, Karol Borycki. Koszulka mu poszła, nie? Zerwaliśmy koszulkę. 150?
trzeba się poszkać. Róg. Drodzy Państwo, i w tym momencie zakończyła się pierwsza odsłona dzisiejszego pojedynku. Prowadzą 1-0. Sumą i siłą nie poddam się. My kibice Staru, wiara w nas jest. Po 14. Emil Gołyski z 15. Patryk Kosztowniak z numerem 5. Jakub Nowocień z 7. Bartłomiej Drabik z numerem 20. Konrad Wójtowicz i 4. Mariusz Fabiański. Ręka! Zjedli obiad i... Brama! Macie podłosy. Panie Turek! Ej! O, brawo! No i drodzy Państwo, w 52 minucie meczu Starachowiczanie za sprawą grającego z numerem 6 Damiana Senderowskiego, jego celnego uderzenia na bramkę, mogli doprowadzić do remisu. Na posterunku Adam Polit, bramkarz Sparty Dwikozy. Bicie granaty do ścieni. Panie i panowie, a w drużynie gospodarzy mamy pierwszą zmianę w tym pojedynku. W 58 minucie meczu boisko opuścił oznaczony numerem 7 Bartłomiej Drabik, a w jego miejsce zameldował się gracz oznaczony numerem 18 Alan Garbarczyk. Żółta! To wysoko. Ale róg! To jest rzadko, no? Tak. Otworzą się, Drodzy Państwo, mamy także pierwszą zmianę w drużynie Sparty Dwikozy. Murawę opuścił w 62 minucie spotkania Michał Kubicki, gracz oznaczony numerem 14, a na boisku zameldował się Norbert Bidas, numer 27. Panie i panowie, w drużynie gości nastąpiła w 65 minucie meczu druga zmiana. Boisko opuścił gracz oznaczony numerem 17 Patryk Marzec, a na boisku zameldował się piłkarz z numerem 69 Adam Ciak. Chodź do niego! Puść! Dwa do zera dla podopiecznych trenera Jerzego Mazura. Na listę strzelców wpisuje się gracz oznaczony numerem 11 Adam Papka. Jeden zawodnik i cała. Patrz, jeszcze druga wieczna. No i drodzy Państwo, tym razem skuteczną interwencją popisuje się numer 1 w bramce Staru, Mateusz Poński. Nie ma nawet skiskim. Nie na raz! Nie na raz! Nie na raz! Nie na raz! O, co jeszcze? Panie i panowie, trener gospodarzy Jerzy Rot w 70 minucie pojedynku decyduje się na drugą zmianę. I tak murawę opuszcza gracz oznaczony numerem 11 Michał Sieroń, a na boisku melduje się piłkarz grający z numerem 3 Jakub Kania. Raz, dwa, trzy. Kurwa! Dobre pony. Ej! Góra!
sami. Panie i panowie, w 84 minucie spotkania mamy przymusową zmianę spowodowaną urazem kapitana zespołu ze Starachowic. Murawę opuścił gracz oznaczony numerem 8, Marcin Chodniewicz, natomiast kilka chwil temu na boisku zameldował się Emil Madejski, numer 19. Boczny. Witam panowie. Zapunktuje. Dziękujemy za dziś i zapraszamy, drodzy państwo, na kolejne wielkie piłkarskie emocje pod szyldem Staru Starachowice. Przypomnę, 20. kolejka, 15 dzień kwietnia 2017 roku. Star Starachowice kontra Grodz Wiślica.